Kochani, ponieważ są wakacje, ponieważ słonko mi przygrzało mocno w główkę, dlatego wyciągnęła moja główka kilka wniosków, które są dla mnie odkrywcze. Oczywiście nie dla wszystkich będą odkrywcze, ale dla mnie są odkrywcze. I jednym z takich wniosków niezwykle odkrywczym, moi kochani, jest to, że nie da się wyjść z uzależnienia, jeżeli się nie wie, dokąd się idzie. Czyli jeżeli jesteś człowieku, kobieto, mężczyzno, jeżeli jesteś uzależniony lub uzależniona, to nie da się z tego uzależnienia wyjść, jeżeli nie widzisz ziemi na horyzoncie. Jeżeli to tak, jak płyniesz tym statkiem, odkrywasz nowy ląd i jak nie zauważysz ziemi, to nie wiesz, w którym kierunku płynąć. Nie da się wyjść z uzależnienia, jeżeli nie widać latarni, światełka latarni morskiej gdzieś w oddali. Nie da się wyjść z uzależnienia, jeżeli nie ma tego światełka w tunelu. Nie da się w żaden sposób wyjść z uzależnienia, jeżeli nie widzi się chociażby Fata Morgana, czyli takiego złudzenia gdzieś tam, że jednak istnieje świat poza uzależnieniem. Kochani, mam tu na myśli wszelkiego rodzaju uzależnienia, również te, które wam się wydaje, że nie są uzależnieniami. Czyli na przykład wielu się wydaje, że to, co on myśli, to jest słuszne, sensowne i właściwe. Ale jeżeli to, co ty myślisz, jest słuszne, sensowne i właściwe, a nie czujesz się tak szczęśliwy, jakbyś chciał lub jakbyś chciał, to znaczy, że to jest twoje uzależnienie od myślenia, od twoich przekonań. Jeżeli jesteś przekonany lub przekonana, że nadwaga lub otyłość to jest cecha charakteru, to znaczy, że to uzależnienie jest na tyle ciężkie w twoim przypadku, że potrafi wpłynąć na twój rodzaj myślenia i nie da się wyjść z uzależnienia, jeżeli się nie wie, dokąd się idzie. I dlatego, moi kochani, jeżeli ktoś kiedykolwiek zgłosi się do mnie, żebym mu pomógł wyjść z uzależnienia, to niech od razu weźmie ze sobą swoje światełko, znajdzie swoje światełko i zobaczy, dokąd ma się udać, jak wyjdzie z tego uzależnienia. Bo jak nie wiesz, dokąd masz się udać, to wpadniesz natychmiast w następne. Wesołych wakacji!